Ja się zabieram za moje śniadanie. Oczywiście przed chwilą mieliście okazję widzieć przygotowania. W czwartek kupiłam 2 awokado. Pokazywałam Wam chyba we vlogu. I słuchajcie, jedno awokado wyrzuciłam wczoraj, bo się zepsuło, czyli dobę później. A dzisiaj otwarłam kolejne, drugie i powiem Wam, że już w środku było brązowe. A nie było jakoś strasznie miękkie. Nie wiem, dlaczego to awokado tak szybko się psuje. Ja zawsze kupuję to awokado, co jest pakowane po 2 sztuki, ready to eat. Muszę chyba zmienić sklep, w którym kupuję awokado, bo to już jest któryś raz z kolei. Ja kupuję awokado w Lidlu i ta sytuacja się powtarza. Dobra, ale awokado udało się uratować. Jak widzicie, dość sporo go tutaj mam. Zabieram się za śniadanie, które jest po prostu pyszne i tutaj oczywiście kawusia w kubeczku. A teraz akcja gotowanie. Wspominałam Wam w ostatnim vlogu, że miałam gotować zupę, ale skupiłam się tak. Po pierwsze, na komentarzach Waszych pod filmami. Po drugie, jak już ogarnęłam wszystko, to już było późno, bo było 9:30 i operator mówi: daj sobie na luza, nie gotuj dzisiaj, już jest późno, chodź obejrzymy jakiś film. I tak w sumie się wieczór skończył, dlatego dzisiaj właśnie duszę pieczarki do pieczarkowej, mam tutaj już marchewkę, pietruszkę obraną i tu reszta pieczarek, bo będę przygotowywać sobie pieczarki do zamrożenia, sobie tak właśnie przygotowuję. Duszę i potem pakuję albo w małe plastikowe opakowanie, albo we woreczki, jak potrzebuję właśnie do sznycelków czy do zapiekanek, no to mam gotowe. Także przygotowuję pieczarki, tutaj oczywiście drugi kubek kawy, żeby mieć dużo energii do gotowania. Jak ja skończę swoje, to oddaję kuchni operatorowi, bo będzie robił kotlety, tak, będzie robił kotlety, bo ja nienawidzę dotykać mięsa. A właśnie, przy okazji pokażę Wam jeszcze 2 produkty zdękowane, bo nie wyrzucałam ich, położyłam je tutaj na ściance. Pierwszy produkt, który już nie jestem w stanie wydusić tą okropną pompką, nic ze środka, to jest ten żel z Balea. Bardzo fajny żel, ale powiem Wam, że to nie jest żel do dojrzałej skóry, czyli do takiej skóry twarzy jak moja. Bardzo fajny na pewno dla młodych dziewczyn, bo jest bardzo przyjemny zapach, bardzo fajnie myje buźkę, także jeżeli jesteście młodsi ode mnie o kilka lat, to na pewno warto kupić. I emulsja. Mówiłam Wam w ostatnim vlogu, że to już jest końcówka. Słuchajcie, dzisiaj rano wypluła mi resztki i niestety już więcej w środku nie ma. Także idzie do kosza emulsja matująco-nawilżająca z Clarence. Bardzo fajna i na pewno ten produkt kupię po raz kolejny, ale to przed wyjazdem na wakacje. Także 2 produkty wędrują do śmieci. O! I po dęku, a ja w piżamie jeszcze, zobaczcie, jeszcze nie jestem w dresach, tylko w piżamie chodzę po domu. Dobra, zabieram się za gotowanie, bo im szybciej ogarnę, tym szybciej oddam kuchnię operatorowi. Zupka już gotowa, ja jeszcze osobno ugotowałam makaron. Zawsze dodawałam makaron do zupy, ale słuchajcie, po 2 dniach robiła się ciapa, ten makaron był niesmaczny, a wraz z tym niesmaczna była zupa, dlatego za każdym razem, teraz jak robię pieczarkową, od pewnego czasu makaron gotuję osobno, na świeżo. Naprawdę super się sprawdza. Dajcie znać, z czym jecie pieczarkową, z ziemniakami czy z makaronem. Bo wiem, że co niektórzy z mojej rodziny właśnie pieczarkową jedzą z ziemniakami, ale ja na przykład uwielbiam pieczarkową z makaronem i moim zdaniem ten smak jest najlepszy. Ja właśnie pomału kończę swój makijaż, zresztą widzicie, jedna rzęsa przyklejona, druga jeszcze nie. I słuchajcie, chciałam dzisiaj przetestować podkład, który odłożyłam już jakiś czas temu, bo jest dla mnie za ciemny. Podkład, który bardzo lubiłam i to jest podkład, który zastąpił parurę Extreme. Słuchajcie, przygotowałam sobie podkład, przygotowałam sobie kropelki z CoverFix, wszystko wymieszałam na dłoni. Był kolor dobrany idealnie, naprawdę super można rozjaśnić podkład, który jest za ciemny. I słuchajcie, nałożyłam go na moją twarz. I nawet nie wiem, kiedy ten podkład się tak utlenił. Nie wiem, mam nadzieję, że to widzicie, że uda mi się to pokazać. Oczywiście konturowanie już mam gotowe, więc ta plama tutaj to nie jest po podkładzie. Ale nie wiem, mam nadzieję, że widzicie tutaj, bo ja widzę w lusterku, jak ciemna jest moja skóra twarzy. Jezu, no
Nie, nie będę się drugi raz malować. Zobaczcie. Zresztą widać tutaj, wyjechałam szczoteczką, żeby ładnie wszystko rozprowadzić i zobaczcie, jak się odcinam od reszty szyi. Masakra. Ja wiem, że on się utleniał, bo zauważyłam to już wcześniej, dlatego go odstawiłam, nawet jak byłam opalona, ale myślałam, że spokojnie z kropelkami go uratuję, a tutaj lipa, ale nic, już zostaje w takim makijażu, nie będę nic zmieniać, bo nie mam czasu, a muszę się zabrać za nagrywki dla Was. Także jeżeli w kilku filmach ostatnio widzieliście, że moja buzia jest za ciemna, no to niestety utlenił mi się podkład, dlatego go odkładam, nie będę się tutaj z nim bawić, po prostu znajdę mu nowy dom, nową właścicielkę, która jest ciemniejsza niż ja, bo ja niestety go używać nie będę. Także dobra, wracam dalej do makijażu, bo czas ucieka. Zrobiłam sobie przerwę między pierwszym daniem, a drugim daniem, bo zupkę już zjedliśmy, drugie danie zjemy trochę później. Muszę dla Was właśnie ponagrywać filmy, żeby mieć na najbliższe dni. I szybka zmiana zdania. Słuchajcie, jednak zmyłam makijaż. Jeszcze raz go wykonam, bo wyglądałam tragicznie i wiem, że czytałabym 1 500 900 komentarzy pod każdym filmem, w którym miałabym ten podkład, że co się stało z moją twarzą, dlaczego jest za ciemna, bla bla bla, i musiałabym na Wasze komentarze każdemu z osobna odpisać, dlatego nie, zmiana planów, wracam do mojej Lory, a ten podkład po prostu odkładam i nawet nie chcę go widzieć na oczy, masakra, myślałam, że z kropelkami da radę, niestety nie dał. Dobra, maluję się szybko jeszcze raz, nie ma jak wykonać dwa razy dziennie pielęgnację poranną, po prostu brawo dla Agi. Operator nawet na mnie krzyczał i mówił, po co ty to testujesz teraz przed nagrywkami, mogłaś to zrobić w jakiś inny dzień. Miał rację, zgadzam się z nim, głupia byłam, że w ogóle zaczęłam się bawić podkładem i kropelkami. Dobra, ja właśnie skończyłam nagrywać dla Was test, pierwsze wrażenie. Szczotki, którą zamówiłam jakiś czas temu z chińskiego sklepu, szczotka marki ACVV i powiem Wam, że naprawdę jestem mile zaskoczona, ale nic więcej nie będę zdradzać. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, filmik już jest na moim kanale, oczywiście link pod tym filmem, jak ktoś z Was chcę obejrzeć. Dobra, ja idę się przebrać i biorę się za obiad, bo musimy zjeść drugie danie. Operator już znowu do mnie krzyczy, bo ten filmik, no chwilę nagrywałam, bo on się składa z kilku części. Zostałam właśnie nakarmiona. Słuchajcie, zjadłam najlepszy obiad w Dublinie. Kotleciki, sałata zielona, ziemniaczki, po prostu miazga. A teraz czas iść wskoczyć w inną stylówkę, bo przebrałam się w bluzę, bo tutaj robiłam sałatę do obiadu. I nagrywamy kolejny filmik, Face Challenge! I ten filmik będzie po tym vlogu. Ja oczywiście podlinkuję Wam na dole filmik z tym challenge'em, ale Dominik nagrywał go na swoim kanale z Weroniką, także linka wrzucę Wam pod spodem, bo też było mega fajnie. Dobra, idę się przebrać, operator smaży kotlety i widzimy się już po nagrywkach. Ciekawa jestem, a ja nie lubię bitej śmietany i tu mam podgórkę. Takie ardelki w tej śmietanie. Kto miał taką odpimpowaną wersję rzęsisk? Tak wyglądam. Najohydniejszy challenge na YouTubie, jaki mógł się pojawić. To... Super, najlepszy. Co? Najlepszy. Pie Face Challenge. Najlepszy. Nie. Dla osób, co nie lubią bitej śmietany. Jeżeli kogoś z YouTuberów nie lubicie i wiecie, że nie lubi bitej śmietany, to kupcie mu ten sprzęt w prezencie. Musiałam się przebrać, słuchajcie, cała byłam w śmierdzącej, bitej śmietanie. Wiem, że wyglądam na mega żółtą i czerwoną teraz w sypialni, ale no, czerwona jestem, bo mam rumień, mój piękny rumień, ale też jest światło żółte, także na pewno wyglądam, no niekorzystnie, ale już nie będę zmieniać lokalizacji, ponieważ będę kończyć tego vloga na dzisiaj. Tutaj jak widzicie za mną czeka na mnie film test szczotki, także muszę obejrzeć i zaakceptować i czy mi się wszystko podoba i czy wszystkie materiały, które chciałam, żeby były ujęte, są przez operatora złożone. I tyle w sumie, tu jeszcze mam kilka rzeczy, które poprasowałam w międzyczasie. Stwierdziłam, że operator składa film, ja mam chwilę czasu, a prasowania mi się nazbierało naprawdę bardzo dużo, bo ostatnio byłam leniem w tygodniu prałam i nie poprasowałam, dlatego mi się nazbierało i dzisiaj musiałam potańczyć przy desce, ale już za mną wyprasowane, reszta jutro. W każdym razie ja Wam serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!